zegar mi trochę przeszkadza, bo nie mam całej pustej ściany, ale za to ładnie wygląda, bo jest złoty. Złoty jak moje serce. Hej, hej, wszystkie, z tej strony Weronika Eryk i mamy już 7 grudnia. Tak? 7? Chyba jest 7. A więc tak, mam tutaj za sobą prezenty. I nie będę wam pokazywać, co komu kupiłam. Nie, tego nie będę pokazywać, ponieważ osoby, którym tutaj zrobiłam prezenty, mogą mnie oglądać tutaj na kanale, więc nie chcę im psuć niespodzianek. Ale chcę wam pokazać, jakie kupiłam fajne torebki i ogólnie mogę wam podać taki fajny pomysł na opakowanie prezentów za bardzo małą kwotę, tak na dobrą sprawę. Ale jeszcze zanim to, musimy wylosować herbatkę. I już widzę, że tu jest jakieś granatowe opakowanie. I nie mam pojęcia, co to oznacza po raz kolejny, ale bardzo ładny kolorek. Wy pewnie też nie będziecie wiedzieć, bo tu jest po niemiecku napisane, ale widzę, że jest coś z wanilią za to. A więc tak, ja się postaram znaleźć to tutaj, wam przeczytać, co to jest dokładnie. I przy okazji pójdę ją zaparzyć, a przez ten czas będę wam pokazywać, jak opakowałam prezenty w tym roku. Ale tak między nami, bardzo słaby jest ten kalendarz. Jakby tylko jedna herbata mi smakowała z 6. Okej, pierwsza torebka, bo wszystko mam opakowane w torebkach, tylko dwa prezenty, tak, zrobiłam sobie coś w palec. Tylko dwa prezenty mam w kartonach, ale nie będę ich wam pokazywać, będziecie je widzieć chyba 10 albo 11 grudnia, ponieważ będą już wtedy wysyłane i wam opowiem wtedy, do kogo wysyłane i czym wysyłam i w ogóle będą tak pokazane, tak mniej więcej te kartony, bo te kartony mają na sobie tylko i wyłącznie taśmy, więc ich tutaj nie pokazuję. Ale za to pokażę wam pierwsze opakowanie. Jest to takie o zwykłe, ale bardzo mi się ono spodobało, bo nie jest typowo świąteczne, ale jednak ma kolory właśnie takie, które się kojarzą ze świętami, czyli właśnie zielone jak choinka, złote jak gwiazdy, czerwony typowo świąteczny kolor, pomarańczowy jak mandarynki czy pomarańcze, biały jak śnieg i niebieski dodatkowy, bo to jest dla faceta. Tutaj mamy prezent dla mojego szwagra. I tak, prezentuje się on tak, jest to takie typowo męskie opakowanie, więc wydaje mi się, że dla facetów bardzo super. Tak. I za ile ono było? Od złotówki... No i od złotówki nie. Od 2,50 do 3-4 zł. Coś takiego. Kolejny prezent jest to prezent dla mojej mamy i jest w takiej o zwykłej torebeczce, bardzo świątecznej. Tutaj mamy reniferki ze świętym Mikołajem. Ja nadal nie wierzę, że one go tak po prostu unoszą. Muszą mieć jakąś super mega siłę. No ale cóż. Mamy tutaj choineczkę, kokardkę i ogólnie jest typowo świąteczna. Wszystkie typowo świąteczne kolory są właśnie na niej. I akurat ją znalazłam w szafce, więc uznałam, że i tak to jest dla mamy, która i tak tutaj mieszka, więc uznałam, że wezmę jakieś opakowanie po prostu ze szafki, niż kupować jakieś kolejne nowe. Ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Może ma i x lat, ale naprawdę prezentuje się ładnie. Jest niestety związane, bo prezent mamy jest dotąd, albo nawet by wystawał, jakby nie był bardziej położony, więc musiałam go związać, żeby przypadkiem nie zobaczyła, co tam jest. Uwaga, ale ta torebka to jest po prostu hit. To jest prezent dla mojego taty i czy wy to widzicie? Ja ostatnio widziałam w tym samym wzorze papier do ozdabiania, więc jeśli ktoś by chciał, to szukajcie tego, bo on wygląda no przepięknie. Czy wy to widzicie? Przepięknie. Jeszcze do góry mamy ozdobioną bibułkę. Zwykłą czerwoną po prostu, ale bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj można napisać takie życzenie od siebie. Ja to będę pisać dopiero bliżej świąt, bo jeszcze na razie nie mam pomysłów, a nie chcę, żeby to było coś takiego wesołych świąt. Tyle. Tylko chcę napisać coś takiego fajniejszego. Więc to jest akurat jedna z moich ulubionych torebek. I aż szkoda, że muszę ją oddawać. No ale o to chodzi w świętach, żeby dawać te prezenty, a nie zostawiać dla siebie. Moja czapka coś... Coś wygląda słabo dzisiaj, nie wiem. Musicie mi dać znać, jak wy pakujecie w tym roku prezenty. Czy dajecie może właśnie w takich torebeczkach jak ja, czy może pakujecie w ozdobny papier, czy może w karton, wtedy ozdobny papier, czy ozdobny karton.
musicie mi koniecznie dać znać. Ja w tym roku postawiłam na torebki. Za rok chcę wszystkim pakować w karton i żeby karton cały zapełnić prezentami. Tak, takie mam postanowienie. Zobaczymy, czy mi się to uda. To już ostatni prezent, bo jak mówiłam, mam dwa jeszcze kartony, ale nie będę ich wam pokazywać, bo tam jest tylko taśma. I tak, mam tutaj giganta. To jest prezent dla mojego chłopa. I tak się prezentuje. Jest dosyć ciężkawy, ale czy wy to widzicie? Widzicie ten wzorek? I dodatkowo ja wam coś powiem. Ten wzorek jest 3D. Że go czuć pod palcami. Dosłownie. I dlaczego go wzięłam? Widziałam go w Pepco i mówię, nie, ja to muszę wziąć. Czy wy byście koło takiej torebki przyszli obojętnie? Jeszcze tutaj reniferek i można tutaj napisać też życzenia, które również napiszę, ale bliżej świąt. I tutaj jest ona z Pepco, ona kosztowała mniej niż 4 zł, 2 ileś chyba coś takiego za nią dałam. Niestety już nie mam nigdzie tej ceny, to bym wam od razu powiedziała. Tutaj po bokach jest to po prostu narysowane, nie jest już to wypukłe, ale tutaj jest to 3D i można tak sobie macać. Tutaj do góry też mam osobną bibułkę, ale wam nie pokażę, bo to jest zbyt ciężki, po prostu nie dam rady, ale o, tak mniej więcej. I tak, to jest chyba najładniejsza, zaraz po tamtej dla taty, tak, tak mi się one podobają, że OMG, czy wy to widzicie? To jest piękne. Ok, troszkę zmieniłam położenie swojego telefonu z lampą i tam w ogóle widzicie, o, tam jestem. Dobra, ja teraz znalazłam, co mniej więcej to oznacza. To oznaczało lipa i ognisko, coś takiego, ale znalazłam tutaj herbatę lipową i teraz wam przeczytam, no jaki jest skład po prostu. Mam nadzieję, że będę tutaj widzieć, bo nie wiem, czy to będzie widać, ale to są strasznie malutkie literki, niektóre są jeszcze przetarte. Oj, chyba nie będzie ostrzyło. Czy będzie? No niestety. Ale tak, są strasznie przetarte niektóre te literki, albo są po prostu ułamane w którymś słowiu, w którejś literce po prostu słabo widać. Jodorzew znowu jest. Korzeń cyrkonii, jabłko, kwiat lipy. Borówka, imbir, kardamon, anyż gwiazdkowy, liść jeżyny, wanilia i pieprz. Czemu nie dodają tutaj pieprz? I mam nadzieję, że będzie cokolwiek czuć, bo jestem już przerażona tym, że kupiłam, nie był jakiejś drogi, ale jednak straciłam na to pieniądze, a praktycznie tylko jedna herbata z 6 była dobra. Bo tylko El Greya mi smakowała, a reszta była takie... takie nic w sumie. Albo nie było czuć smaku, albo po prostu to była ohydna woda. I to tyle. Ten vlogmas i tak będzie krótki, więc pozwolę sobie na małą reklamę. Polecam te mgiełki z Avonu. Wiem, że Avon tam, wiecie, bla bla bla, stosuje na zwierzętach. Ja to wszystko wiem, ale dla tego zapachu muszę to zamówić. To jest jagodowe ciasto. I pachnie świętami. Nie wiem dlaczego, ale pachnie świętami, no po prostu. Pięknie. Teraz będę sobie zamawiać jeszcze piernikowe, imbirowe pierniki. O właśnie. Także tamten będzie już sztosowy, już będzie taki typowo zimowo-świąteczny, także tylko czekać, aż przyjdzie. A ten już mi się praktycznie kończy, a nawet jeszcze nie ma połowy grudnia. Ogólnie już wam czytałam, co to jest za herbatka. Jest jeszcze pewnie gorąca, ale trochę mnie napina grafik, więc próbujemy, chociaż łyczka. Pachnie znowu jak zioła, nie jak zielsko. Ale ma już smak. Od razu przepraszam, że siorbię, ale po prostu to jest tak gorące, że inaczej nie dam rady. Po prostu smakuje jak zwykła lipowa herbatka. I to tyle, ale za to piękny kubek. Brałam udział kiedyś w wydarzeniu, gdzie zbierali pieniążki na jakiegoś chłopczyka, więc wykupiłam wtedy ten kubek i dałam nawet wtedy więcej pieniędzy. A więc tak, dziękuję wam za tego vlogmasa i widzimy się jutro. Tak.